Dzień dobry. W zeszłym tygodniu tygodniówka ROH poszła jakościowo wzwyż i pozostaje nam nadzieja, że tendencja utrzyma się w stosunku do obecnego epizodu ROH na Honor Club. Spoiler alert, tak też właśnie było. Przechodząc do konkretów, na dzień dobry Mark Brisco kontra Shane Taylor. Dwa bardzo solidne nazwiska z poprzedniej ery ROH. W samym ROH panowie spotykali się w ringu do tej pory 13 razy, zarówno w jednym teamie, jak i przeciwko sobie. Jednak teraz pierwszy raz dopiero przeciwko sobie 1-1. Takie dwa nazwiska dawały nadzieję, że rozpoczęcie tego show będzie dobre. I oczywiście, że tak było. Powiem tak, oby więcej takich pojedynków w ringu, bo ten pojedynek na standardy tygodniówkowe zdecydowanie wypełnia oczekiwania. Panowie dostali solidną porcję minut do pokazania się i zrobili bardzo fajne starcie. Mark wygrywa po J-Driller, a po walce daje wyraźny sygnał, że nie zrezygnował jeszcze z próby zdobycia pasa ROH TV Champion. Drugie starcie z tego odcinka to Claudio Castagnoli i Wheeler Yuta kontra Tracy Williams i Red Titus. Czyli z jednej strony obecny ROH World Champion i do niedawna ROH Pure Champion, a z drugiej strony panowie, którzy wciąż jeszcze bez żadnego zwycięstwa w erze ROH Tonego Khana. Red Titus dwie porażki w tym roku, plus jeszcze w zeszłym roku utrata pasa ROH TV, a Tracy Williams obecnie ze streakiem 0-5. No, ciekawe jak bukmacherzy stawiali tutaj szanse. Być może ten streak miał swój czynnik w tym, jaką historię chcieli tutaj opowiedzieć. Drodzy Państwo, tak się składa, że Claudio Castagnoli zyskał sobie title shota na pasy tag teamowe ROH po tym, jak pokonał Rey Fenixa na AEW Dynamite. No i może sobie do tego pojedynku dobrać dowolnego tag team partnera. I na pierwszy rzut oka wydaje się, że byłby to Wheeler Yuta, ale niekoniecznie musi tak być, skoro może sobie wybrać dowolną osobę. W tym starciu z Tracym i Retem Wheelerowi szło różnie i parokrotnie Claudio musiał mu pomagać swoją interwencją, a raz zdecydowanie swoją ingerencją uchronił ich przed porażką. Może więc wyjść z tego takie story, że Claudio uzna, iż Yuta nie nadaje się do walki o pasy i wybierze sobie kogoś innego. Nie ukrywam, że od razu przychodzi mi na myśl Chris Hero i powrót Kings of Wrestling. A jeżeli chodzi o samo starcie w tym epizodzie, bardzo solidne, spokojnie do zaakceptowania. Yuta wykorzystał odpowiedni moment, trafiając Tracy'ego w oko, po czym Claudio katapultował go na Rocket Launcher i zgarnął zwycięstwo. Pojedynek o pas ROH TV Champion, Samoa Joe kontra Blake Christian. Samoa Joe też śrubuje streak wygranych pod rząd, na razie jest ich 5. Blake Christian, który dwa tygodnie temu wygrał w main evencie z Gringo Loco, no w tej chwili na remis. 3 wygrane i 3 porażki. Nie potrwało to długo, ale przedstawione zostało przyzwoicie. No, Blake Christian starał się, próbował wykorzystać przewagę w zwinności i nieraz próbował zaskoczyć rywala ofensywą, ale Joe zaskoczył go tym, jak nagle strącił mu szansę na kontynuowanie ataku i po wykonaniu Muscle Buster obronił pas ROH TV. Fajnie to wyglądało. Nie taka totalna dominacja, tylko że Blake no, próbował ile się dało, ale jednak Samoa Joe to rywal z najwyższej półki. Kciuki w górę. The Infantry, czyli Carly Bravo i Sean Dean kontra reprezentanci The Righteous, czyli Vincent i Dutch. Vincent i Dutch w tym roku zaledwie jedna walka do tej pory. Wygrany squash trwający poniżej 2 minut na początku kwietnia. The Infantry, 4 walki w tym roku, żadnej wygranej. No to nam zapowiada, czego się spodziewać. Trochę ponad 4 minuty to potrwało i chociaż The Infantry toczyli równy bój z The Righteous, to zwycięstwo Vincenta i Dutcha tak naprawdę było tutaj oczywiste. Była tu jednak inna, ważniejsza rzecz. Niedługo po rozpoczęciu pojedynku Stu Grayson pojawił się na rampie, obserwując potyczkę. A kiedy już The Righteous zgarnęło pinfall, jeszcze mieliśmy taki oto obrazek, zwiastujący, że różnie może się potoczyć najbliższa przyszłość Graysona, który swoją drogą, warto wspomnieć, też jeszcze dzisiaj będzie w akcji w 8-osobowym starciu tag teamowym.
Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze mamy kilka innych punktów programu. Otrzymaliśmy wideo promo Dariusa Martina i Action Andretti oraz The Kingdom, prowadzące do tego, że już za tydzień panowie spotkają się w ringu w pojedynku Fight Without Honor. Teraz czas na Vert Vixen kontra Robin Renegade. Około 3 minut dali temu pojedynkowi i Vert Vixen radziła sobie nawet nieźle. Wydawało się, że kwestią sekund jest, kiedy zgarnie zwycięstwo, a tu nagle panna Robin założyła abdominal stretch, z którego potem przeszła na Octopus Hold i zmusiła rywalkę do poddania się. Krótkie i do odfajkowania. Ale co można wspomnieć, Robin po 3 porażkach teraz doczekała się pierwszego zwycięstwa w ringu ROH. Za kulisami taka sytuacja, Kaun i Toa Liona mieli się dzisiaj zmierzyć w ringu z The Boys, ale jeden z nich trafił do szpitala i Dalton Castle oskarżył The Embassy o spowodowanie tej sytuacji. Prince Nana jednak oznajmił, że nie mieli nic wspólnego z tym. No ale kiedy Dalton i jeden z chłopców już sobie poszli, w jakiś sposób Prince Nana, jak widzimy, jest w posiadaniu maski drugiego z chłopców. Ninja Mac kontra Willy Mac, czyli Mac kontra Mac. Chyba specjalnie ich tak dobrali. Idealnie pasuje, żeby fani na trybunach skandowali podczas tego pojedynku Let's go Mac, a zresztą tak właśnie było. Ninja Mac raz tylko pokazał się w ringu ROH w erze Tonego Khana. Na pierwszym evencie, czyli Supercard of Honor, rok temu przegrał z Brianem Cage'em i to w niecałe 3 minuty. Przechodząc do tego pojedynku, było to takie widowiskowe starcie. To chyba będzie najlepsze określenie tego pojedynku. Jeden i drugi pokazał coś od siebie, jeden i drugi pokicał. Panowie zaskakiwali tym, jak nagle w jednej sekundzie wykonywali żwawe ruchy i tym samym dostarczyli widzom sporo rozrywki. W mojej opinii przyjemne starcie, które dobrze wpasowuje się do plusów tego odcinka. Willy Mac złapał rywala przy próbie Springboard Crossbody, po czym przerzucił go sobie na Powerbomb i po tej właśnie akcji Willy zgarnął pinfall. The Embassy kontra Adam Priest, Lucky Ali i Victor Benjamin. Około 3 minuty, co i tak dużo jak na squashe w wykonaniu The Embassy. Totalna dominacja mistrzów Six Men. Zwycięstwo łatwe, lekkie i przyjemne. Tyle. Brian Cage tylko w tym roku już 10. zwycięstwo i oczywiście bez żadnej porażki po drodze. Kaun i Toa Liona w tym roku zwycięstwo numer 5. Tony Deppen kontra Kyle Fletcher. Tony Deppen na razie 2 walki w tym roku i bez zwycięstwa, choć co prawda rywali miał wymagających, a byli to Samoa Joe oraz Brian Cage. Z kolei Kyle Fletcher 3 zwycięstwa w tym roku w 4 walkach, chociaż ta jedna porażka to ladder match z udziałem aż 5 drużyn. A teraz Kyle Fletcher po raz pierwszy w tym roku w singles meczu. Starcie, które spełniło właściwie swoje oczekiwania. Może pojedynek dwóch maków bardziej mi się podobał, ale nie mógłbym powiedzieć, że Deppen i Fletcher zrobili złą walkę. Jeden i drugi pokazał co nieco od siebie, bardzo wyrównane. I to jeszcze jak? Kyle Fletcher zwyciężył tutaj w ten sposób, że po wykonaniu Machine Oko Driver, przy czym Tony po tej akcji zrobił kick-out, ale jednak o tych kilka setnych sekund za późno i arbiter zdążył doliczyć do 3, co oczywiście dało Kyle'owi triumf. Ciekawe, czy rzeczywiście tak to właśnie miało być. Anthony Henry kontra A.R. Fox. Obaj panowie po 2 razy w tym roku schodzili już z ringu pokonani, ale różnica jest taka, że A.R. Fox oprócz tego 2 razy też wygrał, a Henry na swoje pierwsze w tym roku zwycięstwo wciąż jeszcze czeka. Czarny koń, tak bym określił to. Oczekiwałem, że panowie zrobią solidne starcie, ale muszę powiedzieć, że przekroczyli moje oczekiwania. Dostali sporo minut i udało im się zrobić naprawdę fajną walkę, gdzie obaj pokazali swoje umiejętności i obaj mieli swoje nirfale. Publika nie reagowała aż tak żywiołowo, ale gdybam sobie, że może już czuli się zmęczeni, w końcu to już 9. walka tego odcinka, a to wciąż jeszcze nie koniec. AR Fox zwyciężył to starcie, ale myślę, że można powiedzieć, że na tej walce wygrali obaj. Szczerze polecam. Już po walce, pomimo uścisku dłoni, AR Fox został zaatakowany i co więcej, Shane Taylor dołączył się do tego ataku.
Czekamy więc, kto przyjdzie z pomocą, a są to FTR, którzy przegonili tych złych z ringu. Anthony Henry wydawało się, że uciekł sprzed topora, ale to jeszcze nie koniec niespodzianek. Oto powraca Eddie Kingston, który to zagonił Henry'ego do ringu, a tam czekało już na niego The Big Rick od FTR. Się dzieje. Sonic Keith, Jeeves Kay, Slim J i Josh Woods. Po drugiej stronie reprezentanci The Dark Order, czyli Alex Reynolds, Evil Uno, John Silver i Stu Grayson. Oczekiwać należało rozpierduchy i taka oczywiście nastąpiła, chociaż nie tak od razu. No wiadomo, oczekujemy, czy coś się tutaj ruszy w kontekście Stu Graysona, którym to interesuje się ekipa The Righteous. W tym pojedynku to właśnie Stu Grayson w dużej mierze odwalił robotę, ażeby Dark Order zgarnęli zwycięstwo, do czego oczywiście doszło. Po wygranej trójka reprezentantów Dark Order celebrowała zwycięstwo w ringu, ale Grayson jednak nie. On wolał stać przed ringiem, pozostawiając nas w zastanowieniu odnośnie jego najbliższej przyszłości. No i przyszła pora na main event, czyli pojedynek o pas ROH Women's World Champion, broniąca tytułu Afina, z drugiej strony Sky Blue. Pojedynek, na który się zapowiadało i statystycznie też wygląda to ciekawie. Obie panie w tym roku bez porażki w ringu ROH. Afina ma już na koncie aż 10 wygranych, podczas gdy Sky Blue tylko lub aż 5. Z początku tutaj uwydatniano te różnice między paniami. Afina, pani mistrzyni. Z drugiej strony Sky Blue, czyli ten szczyl, którego trzeba postawić do pionu. Potem jednak Sky Blue coraz bardziej konkretnie odpowiadała na ataki Afiny. Udało jej się nawet wykonać Skyfall, który jednak nie przyniósł tutaj pinfalu. Za to z drugiej strony była taka sytuacja, chociażby kiedy to Afina nadziała rywalkę powerbombem na schodki, po czym wykonała jeszcze Dominator, a Sky Blue podniosła się już przy One Count. Liczyliśmy na to, że Afina nie będzie miała tutaj kolejnej, tak jak to ma tydzień w tydzień, takiej kolejnej pięciominutówki, tylko że tym razem będzie tutaj miała poważne wyzwanie. I tak też się stało, tak też opowiedzieli to w ringu. Finalnie Afina założyła crossface, Sky Blue była bardzo blisko dotarcia do Lin, ale jednak jej się to nie udało i musiała się poddać. Już po walce Afina niby okazała szacunek dla Sky Blue, ale była to tylko podpucha i mistrzyni jeszcze zaatakowała swą oponentkę i nadziała ją na swój pas. Na tym zakończył się ten epizod ROH. Chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że to najlepszy z dotychczasowych odcinków ROH w erze Tonego Khana. No tak, no, mogłoby być tak ze 2-3 walki mniej i mogłoby to w sumie potrwać ze 30 minut mniej, ale generalnie wyszła im naprawdę niezła karta. Na tyle niezła, że obawiam się, że ciężko będzie im ten sukces powtórzyć, ale niech próbują. Dobrze się zaczęło od Briscoe i Taylora. Fletcher i Deppen też zrobili robotę, Fox i Henry też zrobili robotę, dwóch panów maków widowisko dali, panie w main evencie tak jak należało, Sky Blue na mistrzynie jeszcze jest za cienka, ale postawiła wysoko poprzeczkę dla Afiny i tego oczekiwaliśmy. Pozostali w tym epizodzie, no poza squashem The Embassy, to tak w mniejszym lub większym stopniu zrobili swoją robotę. A jak dodamy do tego, że różne historie dzieją się, czyli że nie ogranicza nam się tylko do tego, że walka, potem kolejna walka, jeszcze kolejna i kropka, dziękujemy, do widzenia. No więc różne historie dzieją się i oznacza to wszystko, że tygodniówka ROH jest w tej chwili w fajnym miejscu. Oczywiście, że mogłaby być w lepszym, oczywiście, że są zawsze miejsca, gdzie można by coś poprawić, ale bywało lepiej i gorzej, więc doceniam to, że w tym momencie jest wzwyż. I trzymam kciuki, aby ta tendencja przynajmniej się utrzymywała. Oglądajcie Ring of Honor!